Witam wszystkich, zapraszam na house tour domu, który udało nam się dosyć szybko sprzedać. Fixer Upper jest to dom do remontu. Ten dom był w dosyć dobrym stanie, ale trzeba go wymalować. Wymalowaliśmy wszystkie ściany. Podłogi zostały wycyklinowane, polakierowane. Mąż też wymienił wszystkie okna. Tutaj widzimy dining room, czyli pokój stołowy. Był on dosyć mały. Kuchnia była duża. Szafki były w bardzo dobrym stanie, drewniane. Szafki zostały, wymieniliśmy tylko rączki, bo tamte były jakieś takie rokokowe. Daliśmy nowe kafelki na ściany, nowy granitowy blat, to założyła firma polska i jeszcze założyliśmy nową podłogę. Tu jest zejście do piwnicy. Niektórzy ludzie mają piwnice niewykończone, niektórzy mają wykończone, co zawsze dodaje troszkę do wartości domu. Założyliśmy tu nowe podłogi, pomalowaliśmy ściany. Jest tu też laundry room, czyli pralnia. Amerykański standard to jest pralka i suszarka. W piwnicy też jest mała łazieneczka z toaletą i prysznicem. Pokój w piwnicy może być wykorzystany do dodatkowego pokoju do siedzenia, czy nawet jako dodatkowa sypialnia. Ten fotel kupiłam za połowę ceny. Była super okazja. Zapłaciłam tylko $40. Kanapka nowa, ale już jest troszkę przeniszczona. Stoliczek taki o, tradycyjny, za $10 kupiłam. Tutaj są grafiki Maciusia. Trochę się świeci. Świeci się, odbija się światło. I tutaj jest druga, tak bardzo pasuje kolorystycznie mi do tego quilta. Tutaj jest jeszcze jedna grafika. Tu są schody na górę, daliśmy nowy dywan. Pokój sypialny na górze, największy ze wszystkich. Te pokoje sypialniane na górze to nie są zbyt duże w tych domach. Szafka też kupiłam na garażu sale za $100, ale to jest drewniana szafka, ona była cała taka brązowa, to ja ją po prostu lekko sandowałam i przeleciałam taką jasną farbą. Tutaj wisi mój quilcik. Do tego taką poduszkę uszyłam. A tutaj jest obraz Macieja. Bardzo go lubię. Tutaj jest najmniejszy pokój, to żeśmy zrobili taki w stylu takiego office'u, czyli biura. Tutaj jest komputer, biurko. Kwiatek postawiliśmy na naszym pieńku z naszego złamanego drzewa, które nam się tam złamało kiedyś w ogrodzie. Film mam nakręcony na ten temat. No i tak, taki mam piękny widok z okna. Z tym śnieżkiem. Wygląda pięknie, czysto. Mój ogródek, który zostawiam komuś. Następna sypialnia. Tutaj mam moje kwiatki. Też jest widok z okna na ogródek.
Tutaj mam szafę. Takie szafy to jest trudno znaleźć tutaj. W Ameryce są bardzo popularne, tak się nazywa closet, to są takie szafy w ścianach. Ale akurat w tym domu to te szafy są takie dosyć, no dosyć małe, tam dużo się nie mieści w nich. To jest mój quilty, który tam kiedyś zrobiłam lata temu. Piękny obraz Macieja też, mój ulubiony. Peonia. No i tu jest pajączek, który zrobiła Julia. Dużo, ładna łazienka, dużo światła. Wanna była w dobrym stanie, trzeba ją tylko było troszkę doczyścić. Założyliśmy nowe kafelki, nowe podłogi. Jest też nowa toaleta. Szafka z granitowym blatem też jest nowa. Dziękuję za oglądanie. Będzie jeszcze o przeprowadzkach w Ameryce i o naszym domu, w którym obecnie mieszkamy, który też remontujemy. Pokażę, co robimy. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.